Cześć kochani i witam Was serdecznie na moim kanale The Amerykanka, z tej strony jak zwykle Karolina i witam Was na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to pamiętajcie oczywiście, żeby subskrybować mój kanał, ponieważ bardzo mi to pomaga w moim rozwoju. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o inspiracji i motywacji do życia, ponieważ porozmawiamy sobie o nie tak złym 2020. Ponieważ, kochani, mogę stwierdzić, że ten właśnie rok był jeden z najlepszych w moim życiu. Dlatego, jeżeli ten odcinek Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Większość z Was, która mnie ogląda przez dłuższy ten czas na moim kanale, wiecie doskonale, że ja jestem polską studentką na amerykańskiej uczelni i jedną z moich największych pasji, oczywiście nie wspominając tutaj o YouTubie, jest pasja do podróżowania. I właśnie tą pasję chciałam jak najbardziej rozwinąć w 2020 roku, ponieważ wiedziałam, że to poniekąd zaczyna się mój praktycznie ostatni rok na studiach w Stanach i tak naprawdę nie wiem, co wydarzy się w mojej przyszłości, dlatego chciałam ten rok użyć jak najbardziej tylko się dało. Oczywiście wiele z Was będzie miało też pytania, jak zrealizowałam te plany, ponieważ zaczęła się pandemia w 2020 roku, około marca, jeżeli mówimy tutaj o Ameryce. Dlatego to podróżowanie było troszeczkę utrudnione, ale wszystko Wam w tym filmiku wytłumaczę, jak to się właśnie zaczęło. Więc zaczynając ten cały rok 2020, zaczęłam od wspaniałego przeżycia, ponieważ wybrałam się na pierwszy mecz w życiu NBA, zostałam zaproszona od kolegi. I powiem Wam, że to, co widzicie na filmach, to jest praktycznie nic w porównaniu, jeżeli doświadczycie tego na własne oczy i uszy i w ogóle pójdziecie na tą arenę i zobaczycie, jak grają profesjonalni koszykarze w NBA. To było naprawdę jedne z moich ulubionych wspomnień z 2020 roku. I tak właśnie takim fajnym wydarzeniem zaczęłam ten 2020, także miałam jeszcze większe chęci, żeby zobaczyć, co przyniesie dalej ten właśnie ten rok. Odkąd pamiętam, siatkówka była bardzo ważna w moim życiu. Mogłabym powiedzieć, że zaczęłam trenować i traktować siatkówkę na poważnie już praktycznie od końca podstawówki i na początku gimnazjum zaczęłam chodzić do szkoły sportowej. Potem byłam też w kadrze Polski, także siatkówka to jest wielka część mojego życia i mogłam pogłębić swoją pasję przez dostanie pozycji jako główna trenerka z jednych z klubów w Michigan i zaczęłam trenować klub dziewczyny do roku 18. Moje dziewczyny naprawdę zrobiły super progres podczas tego czasu, gdy ja byłam ich główną trenerką, wygrywałyśmy bardzo fajne turnieje, także to było naprawdę fajne i nowe doświadczenie w 2020 roku. A następne wydarzenie, które też wydarzyło się na początku tego roku, w styczniu lub na początku lutego, były to odwiedziny mojego brata w Nowym Jorku i wszyscy oczywiście spotkaliśmy się w Nowym Jorku. Był to bardzo fajny trip, super wycieczka. Zobaczyłam w końcu mojego brata wtedy chyba po jakoś 8 miesiącach, także bardzo się z tego cieszyłam. A już nie wspominam o tym, że mój brat ma urodziny w styczniu, a ja mam urodziny w lutym. Także spotkaliśmy się na nasze urodziny, zwiedziliśmy kawał Nowego Jorku. Mamy do tego super zdjęcia, super wspomnienia. Także poniekąd zaczęłam realizować pasję do podróżowania i przede wszystkim byłam w miejscu, które widziałam tylko na zdjęciach, tylko na filmach i zawsze marzyłam, żeby odwiedzić to miejsce i nareszcie spełniłam to marzenie właśnie w 2020 roku. Mój sezon siatkówki kończy się w grudniu, więc gdy zaczęłam nowy semestr od stycznia, nie mieliśmy swojego sezonu, dlatego miałam większe możliwości na podróże i po tym właśnie, jak wróciłam z Nowego Jorku, byłam już tak zakochana w podróżowaniu i wybrałam się na swoją pierwszą podróż w marcu na Spring Break do Las Vegas. Zaplanowałam całą wycieczkę sama, zapłaciłam z własnych pieniędzy, zaplanowałam wycieczkę na Grand Canyon, ponieważ to było też moje wielkie marzenie, żeby zobaczyć ten przepiękny cud natury, ponieważ właśnie to była jedna z tych pierwszych destynacji, do których chciałam się wybrać po tym, jak zaczęłam studiować w Stanach, także też udało mi się to zrealizować. Do tej pory mam przepiękne wspomnienia i każdemu bym poleciła taką wycieczkę do Las Vegas i przy okazji oczywiście zobaczyć Grand Canyon.
W międzyczasie oczywiście nadal studiowałam w Stanach i muszę Wam powiedzieć, że pierwszy semestr w 2020 roku okazał się być najlepszym semestrem w moim życiu, ponieważ skończyłam cały semestr ze wszystkimi ocenami A, czyli jak wiecie, to jest najwyższa ocena w Stanach. Byłam z siebie naprawdę bardzo dumna, ponieważ nadal trenowałyśmy siatkówkę, bardzo dużo podróżowałam i nadal umiałam wszystko powiązać właśnie z tymi wszystkimi zajęciami, naukę, dlatego ukończyłam właśnie ten semestr ze wszystkimi A, z czego bardzo się cieszyłam. Teraz jak o tym myślę, to mogłam być uwięziona nawet w Las Vegas, ponieważ tydzień po przyjeździe z Las Vegas moja szkoła została zamknięta i wszystkie loty międzykontynentalne, międzykrajowe zostały zablokowane. Także to był początek pandemii, wtedy ogłosili, że Michigan będzie zamknięte na 2 tygodnie, ale okazało się oczywiście, że kwarantanna trwała praktycznie 3 albo 4 miesiące. I przechodzimy właśnie do całej tej kwarantanny i do całego wybuchu pandemicznego podczas właśnie 2020. I ja wiem, kochani, wiele z Was straciło pracę, miało problemy finansowe i emocjonalne, bardzo dużo dostało osób depresji i innych typu chorób związanych z kwarantanną, ponieważ tak naprawdę nikt nie spodziewał się tego, więc ja nie chcę w żadnym stopniu Was oceniać. Jakby przeszliście kwarantannę, ja Wam opowiem o swoich doznaniach, więc na początku kwarantanny powiem Wam, że ciężko się do tego przyznać, trochę głupio, ale ja się cieszyłam, ponieważ ja byłam bardzo zmęczona szkołą, treningami i pomyślałam, że te 2 tygodnie zrobią mi naprawdę dobrze, że sobie w końcu odpocznę, nadal będę miała zajęcia, ale to wszystko będzie online, więc będzie troszeczkę łatwiej. Troszeczkę się obawiałam o pieniądze, ponieważ nie mogłam pracować wtedy na kampusie i nie wiedziałam właśnie, jak sobie poradzę właśnie ze sprawami finansowymi. Lecz wiedziałam, że to po prostu się jakoś rozwiąże, wiedziałam, że moja szkoła nie wyrzuci mnie po prostu na bruk, ponieważ jestem studentem z zagranicy. Więc pierwszy miesiąc w kwarantannie był trochę dla mnie samotny. Spędziłam go samotnie w moim apartamencie na kampusie i jedyne co robiłam, to tylko ćwiczyłam. Typu chodakowska, ćwiczenia oczywiście w domu i biegałam dodatkowo. I powiem Wam, że kwarantanna wpłynęła na mnie tak, że byłam w najlepszej formie w życiu. Najbardziej podobało mi się moje ciało, już nawet nie pamiętam kiedy, tak sama sobie się podobałam. Także to był dla mnie ogromny plus, bo jak dziewczyny oglądacie mnie, to wiecie, jak ważne jest to, żeby czuć się dobrze we własnym ciele. Dlatego kwarantanna pod tym względem mi bardzo pomogła i zaczęłam też się dużo zdrowiej odżywiać, ponieważ nie chciałam wydawać pieniędzy dodatkowo na fast foody, więc jadłam tylko zdrowe jedzenie, tańsze jedzenie i to właśnie przyczyniło się do tego, że byłam w najlepszej formie w swoim życiu. Moja szkoła kończyła się na początku maja i to właśnie wtedy musiałam wyprowadzić się z kampusu i to był ten czas, kiedy stawiłam czoło praktycznie, mogłabym powiedzieć, największemu wyzwaniu w swoim życiu, ponieważ musiałam wyprowadzić się z kampusu do normalnego mieszkania w Ameryce i powiem Wam, nie będę Wam kłamać, bardzo się tego bałam, ponieważ musiałam sobie to sama wszystko opłacić. Moja szkoła nie chciała, żebym zostawała na kampusie z powodu właśnie pandemii, a zaoferowali mi kwotę $1000 miesięcznie za mieszkanie na kampusie. Oczywiście ja takich pieniędzy nie miałam, więc musiałam wyprowadzić się do innego mieszkania poza kampusem, gdzieś do miasta i sama zorganizować pieniądze, żeby opłacić to mieszkanie. I tak naprawdę, kochani, nie mogę Wam kłamać, moja szkoła nie zachowała się bardzo dobrze w tej sytuacji. Ja byłam studentem z zagranicy, nie mam żadnej rodziny w Ameryce, nie miałam żadnych dochodów, ponieważ nie mogłam pracować na kampusie, a praca oczywiście poza kampusem była dla mnie nielegalna, ja nie chciałam nic takiego czegoś robić, więc naprawdę obawiałam się tego, jak zapłacę za to swoje mieszkanie, ale postanowiłam, miałam oczywiście jakieś oszczędności, więc podczas mojego pierwszego miesiąca mieszkania poza kampusem bardzo się tego bałam, ale postanowiłam wykorzystać ten czas na rozwój własnej osoby. Czytałam bardzo dużo książek, medytowałam, ćwiczyłam jogę, biegałam, robiłam inne ćwiczenia, właśnie tak jak wspomniałam, typu chodakowska i spędzałam bardzo dużo czasu na dworze, na słońcu. Miałam parę koleżanek, ale oczywiście nie dużo, bo wszystkie moje koleżanki, które znałam z drużyny, wyjechały do swoich domów rodzinnych i tam właśnie spędzały okres pandemii w najbezpieczniejszych warunkach z ich rodzinami. Więc tak naprawdę zostałam sama i jedynie moja koleżanka z Niemiec mieszkała bardzo blisko, także czasami siebie nawzajem odwiedzałyśmy.
I teraz chciałabym też poruszyć taką kwestię, czy jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji, jesteście studentem zagranicy w zespole sportowym. Muszę Wam powiedzieć, że moi trenerzy zachowali się naprawdę super, ponieważ utrzymywali ze mną kontakt. Wiedzieli, że ja nie mam auta, więc cały czas, co tydzień się pytali, czy potrzebuję zakupy, czy potrzebuję gdzieś pojechać, przyjechać. Naprawdę super traktowanie, jestem im za to bardzo wdzięczna. I teraz muszę Wam powiedzieć o bardzo fascynującej i taką, o takiej rzeczy, która mnie bardzo ekscytuje i jest to rozwój mojego YouTube'a. Jeżeli jesteście tutaj od samego początku, to wiecie, że dojście do samego pierwszego 1000 subskrypcji zajęło mi bardzo dużo czasu, ten mój content był trochę nieregularny, byłam trochę z tym YouTube'em, jak to się mówi po angielsku, on and off, ponieważ tak naprawdę lubiłam to robić, ale nie wierzyłam w ten mój sukces i powiem Wam, że podczas kwarantanny miałam więcej czasu, żeby nagrywać, miałam więcej pomysłów, miałam więcej chęci do życia i zaczęłam dodawać coraz więcej filmików, co zaowocowało zdobyciem pierwszego 1000 na moim kanale, co dało mi dużego powera do tworzenia większych filmików, lepszych filmików i dodawania częściej. Także kochani, to też jest Wasza zasługa, że ten 2020 był dla mnie sukcesem, ponieważ dla małego youtubera, który tak naprawdę nie wie nic o YouTubie, dobicie do 1000 i zaczęcia zarabiania jakichś tam małych pieniędzy, to jest naprawdę duży sukces i byłam naprawdę z siebie bardzo dumna. Dlatego kochani, dziękuję Wam za to, że mogę dalej próbować tutaj moich sił na YouTubie. Jeżeli oczywiście chcecie subskrybować, to jest mi bardzo miło, że subskrybujecie i oglądacie moje filmiki. Co mogłabym powiedzieć więcej o podróżach? Właśnie YouTube sprawił, że poznałam więcej ludzi, poznałam jednego mojego kolegę, który, jeżeli oglądacie moje filmiki, to wiecie, o kogo chodzi. I właśnie ta współpraca zaowocowała tym, że odwiedziłam i Nevadę, i Kalifornię podczas pandemii. I oczywiście to były też niezapomniane wspomnienia. Odwiedziliśmy razem z moim kolegą wspaniałe miejsca i powiem Wam, że nie wiem, czy coś takiego w ogóle mogłoby być możliwe, gdyby nie pandemia. Także wydaje mi się, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i wydaje mi się, że nigdy nie nawiązalibyśmy takiej współpracy, jeżeli pandemia by się nie zdarzyła na tym świecie. I powiem Wam, że to były naprawdę super wakacje. Bardzo podobało mi się odwiedzenie tych dwóch miejsc, ponieważ też nigdy nie byłam jeszcze w Kalifornii. Odwiedziłam San Francisco. Jeżeli jesteście ciekawi moich vlogów, to wszystko znajdziecie u mnie też na kanale. I oczywiście, gdy pandemia się skończyła, wróciłam na swój kampus i wtedy zaczął się najdziwniejszy semestr w moim życiu, ponieważ wszystkie klasy były online, nie było praktycznie klasy in person, wróciłam do swojej pracy na kampusie, czyli ponownie czułam się stabilnie finansowo. I ten semestr, muszę Wam powiedzieć szczerze, nie był za bardzo ciekawy, ponieważ mój sezon siatkówki został odwołany. Mieliśmy tylko treningi, to jeszcze sporadyczne, bo gdy tylko jakaś dziewczyna została zarażona, cała drużyna musiała być w kwarantannie. Także to był taki semestr niepewności, trzeba było być przygotowanym na wszystko. Czasem mieliśmy trening, czasami treningi zostały odwoływane 20 minut przed treningiem. Nie mieliśmy żadnych sparingów, także mogę Wam powiedzieć, że fizycznie, jeżeli chodzi o siatkówkę, na pewno się nie rozwinęłam, bo nie było wystarczającej ilości powtórzeń, treningów, żeby rozwinąć moje umiejętności siatkarskie, ale nie będę się tym przejmować, ponieważ to już będzie mój ostatni sezon. Chcę mieć jak najwięcej zabawy w tym sezonie, także o siatkówce to nie był jakiś owocny sezon i rok dla siatkówki, lecz jak najbardziej to nie jest coś takiego, żeby zepsuło ten cały mój 2020 rok. Kochani, wydaje mi się, że jeżeli nie możecie znaleźć motywacji i ja muszę powiedzieć na swoim przykładzie, że gdy nie jesteście w sezonie, bardzo jest ciężko zorganizować swoje życie, zwłaszcza gdy jesteście taką osobą jak ja, że ja muszę mieć wszystko zawsze zaplanowane, muszę mieć dyscyplinę w swoim życiu, bo jeżeli nie, to będę bardzo taka zrozleniwiona i rozdrażniona, więc ja musiałam sobie przygotować swoją rutynę, która nie była bardzo łatwa do zorganizowania, ponieważ spędziłam praktycznie 4 miesiące na odpoczywaniu, na robienie czegokolwiek chciałam i musiałam wrócić do szkoły, miałam natłok lekcji, pisania, egzaminów, pracy na kampusie, YouTube do tego, także czułam, że mam na sobie bardzo dużo presji
a takiej presji nie odczuwałam praktycznie przez 4 miesiące. Więc musiałam to jakoś wszystko pogodzić i muszę wam powiedzieć, że wtedy miałam najgorszy czas w swoim życiu. I chciałam to jakoś tłumaczyć, że to jest jakby taka depresja po kwarantannowa, potem wszystko było takie dziwne, nie można było nic zaplanować, ponieważ lekcje mogły się odbyć, szłam do szkoły, lekcji nie było, szłam na trening, treningu nie było, także te dni były takie bardzo rozbite, ale pomimo tego starałam się trzymać właśnie ten plan w moim życiu, żeby to jakoś sobie wszystko poukładać. Żyłam w dość takiej, mogłabym powiedzieć, aż niepewności, bo z jednej strony chciałam jechać na święta do Polski, a z drugiej strony chciałam zostać, ponieważ bardzo się obawiałam tego, że nie wpuszczą mnie z powrotem do Ameryki. Lecz zaryzykowałam i zarezerwowałam bilet do Polski na święta, bo powiem wam, kochani, szczerze, że 2 lata bez widzenia waszej rodziny na żywo, bo oczywiście to jest nie tak jak jesteście na FaceTime'ie, to jest po prostu za długo. I muszę wam powiedzieć, że to była jedna z lepszych decyzji właśnie w tym roku, że pojechałam, zaryzykowałam, przyjechałam do Polski na 6 tygodni i bardzo się cieszę, że koniec tego 2020 roku mogę spędzić z moją rodziną, bo nie ma jak w domu, nikt nie zastąpi wam waszej rodziny i jestem bardzo wdzięczna za to, że znalazłam super cenę biletu, że takie przyjazne warunki, że nie musiałam tutaj przychodzić 2 tygodnie kwarantanny. Wydaje mi się, że miałam też dużo szczęścia we wszystkim. Rozwinęłam się bardzo dużo jako osoba, przez to właśnie, że starałam się myśleć o pozytywach. Podróżowałam w piękne miejsca w Stanach, o których zawsze marzyłam i oczywiście mogłabym zrealizować większą ilość miejsc, gdyby nie kwarantanna, ale nie chcę w ten sposób oczywiście myśleć, ponieważ wydaje mi się, że wycisnęłam tą kwarantannę i ten 2020 rok jak cytrynę do granic możliwości, więc jestem z tego bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę, że pomimo tego, że z mediów społecznościowych wpłynęła taka negatywna energia, że wszyscy narzekali, ja potrafiłam zebrać w sobie tylko pozytywne myśli i rozwijać się dalej jako osoba, rozwijać się fizycznie, rozwijać się psychicznie, dalej myśleć o moich pasjach, także cieszę się, że byłam do tego zdolna, bo i nie chcę tutaj się teraz przechwalać, bo muszę wam powiedzieć, kochani, szczerze, że to naprawdę nie było nic łatwego. To wymagało ode mnie bardzo dużego zaangażowania każdego dnia. Każdego dnia, gdy tylko chciało mi się płakać, ponieważ widziałam, jak inne osoby spędzają kwarantannę w domu i jeszcze narzekają, że mają dość swoich rodziców, swojego rodzeństwa, to ja płakałam naprawdę za domem, bo byłam bardzo stęskniona, ale potrafiłam zakasać rękawy i wykorzystać to trochę w inny sposób. Także kochani, mam nadzieję, że przekazałam wam taką troszeczkę dawkę motywacji, bo to może się czasami wydawać, że ludzie mają idealne życie na social media, a tak naprawdę płaczą po nocach, bo u mnie też oczywiście takie sytuacje się zdarzały i chciałam przyjść w tym filmiku z taką prawdziwą historią, jak naprawdę ten 2020 przebiegł. To zależy tylko od waszego podejścia, jak będziecie traktować daną sytuację. Możecie się załamać i być w depresji, co naprawdę też jest ważne, żeby czuć właśnie ten smutek. I rozumiem was, jeżeli straciliście pracę i byliście w słabej sytuacji finansowej i wiem, że kochani, nie możecie się doczekać, żeby już nastąpiło jutro i będzie 2021 i lubię w ludziach to, że jest taka nadzieja. Wiem, że to tylko jest jeden dzień, ale to jest taka jakby granica, że ten rok się kończy. I ja wiem, kochani, jestem z tych osób, które wierzą w takie psychiczne i mentalne nastawienia, że to nie są takie osoby, okej, ale to będzie po prostu następny dzień, nic się nie zmieni, bo to tylko jeden dzień różnicy. Ale jest coś takiego, że warto mieć dobrą nadzieję i wierzyć, że te czasy się zmienią na lepsze. Mam nadzieję, że ta pandemia dobiega już końca, wszystko wróci do normalności i każdy będzie mógł kontynuować swoje pasje. I kochani, tego wam życzę w nowym roku. Pamiętajcie, że bardzo ważne jest to, żeby zaplanować swoje postanowienia noworoczne. Ja przyjdę z kolejnym filmikiem, w którym opowiem wam o moich nowych postanowieniach, żeby dać wam troszeczkę nowej inspiracji i motywacji do życia. Kochani, wszystkiego dobrego w nowym roku, bawcie się dobrze i bezpiecznie na tego Sylwestra i mam nadzieję, że spotkamy się już w 2021 roku z uśmiechem na ustach i przyniesiecie mi dużo lajków i dużo komentarzy, bo bardzo mnie to cieszy, wasza interakcja ze mną. Kochani, to na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał.
Do zobaczenia, kochani, i bądźcie bezpieczni.